Dzisiaj powstał film Mantisa oraz innego Farmazona. Tak, to ja. Ten jeden Farmazon. Dzisiaj sobie wyjaśnimy pewne kwestie, które chyba nie wszyscy zrozumieli i w sumie śmiesz mnie to, jak bardzo nastawiłeś widownię przeciwko nam. Odpowiem na odpowiedź słodo na mnie i przytoczę parę kwestii odpowiadając na jego komentarz pod moim filmem i mega rzetelnym materiałem. Robienie dalej kontentu z premie. Sam prowadzisz drugi kanał, gdzie odpowiadasz na nurtujące widzów pytania lub opowiadasz historię ze swojego życia. Widzisz, ja przynajmniej robię to w miarę przyzwoicie, a ty, no nie oszukujmy się, no nie za bardzo. Ten film to było jedne wielkie wywalanie gówna na plemię i wjeżdżałeś już na rzeczy prywatne, gdy mówiłeś, co to Stefcio, Fawo, Władca nie są źli. Najgorsze było to, że osoby poszkodowane zgłaszały się do mnie z żalami, które ta ekipa nie wyrządziła. No i jeszcze inni. Można powiedzieć, że nastawiałeś całkowicie w tym filmie na to, że plemię jest strasznie toksycznym serwerem, a ty, biedaczek, jesteś wyzywany i zmieszany złotem przez nas. Mogłeś to nagrać bardziej neutralnie, ale ty zamiast tego woleś podkręcać atmosferę, mówiąc to. Mógłbym się bardziej na ten temat rozwinąć, ale czy to ma sens? Napiszcie w komentarzu. Według mnie ma to sens, więc ja się rozwinę. Jakby widzowie chcieli to wylałby się na nas jeszcze większe gówno, nie zrobiłeś dla tylko i wyłącznie kontentu. Mógłbym się bardziej ten temat rozwinąć. Ale czy to ma sens? A nie, przecież ty po prostu opowiadasz historię o tym, jak opuściłeś plemię, bo widzowie ci to cały czas zadawają i nie zrobiłeś tego, by wypromować swój kanał, prawda? Odnosząc się do tego, że robisz z siebie jakąś ofiarę i jaki to ty nie jesteś wspaniały robiąc kontent, chciałem przypomnieć, że to właśnie dzięki temu, że ty z Zufim opuściliście, plemię stało się mniej toksyczne. O czym mówię? Mówię o tym, że schód na każdym kroku poniżał jednego z członków plemię SMP, jakim jest Miksio. Miksio generalnie jest młodym twórcą. Nie przyszedł jeszcze mutacji i dla Wschoda jest to oczywiście idealny obiekt do drwin, poniżania i wyzywania. Bo co, to takie śmieszne, jak ktoś jeszcze nie przyszedł mutacji, prawda? Zróbmy może, żeby było większe przebicie, w sensie, że na przykład co 5, a nie, bo jest... Wiem, mega śmieszne. Oczywiście zainspirowałem się Wschodem i wszystkie screeny, co teraz widzicie, są wycięte z kontekstu. Ale na poważnie, serio. Aż tak się nie chciał wybrać te trzy screeny. Tylko ułatwiasz mi pracę. Jeden screen od lewej, totalnie nie wiem, co chcesz mi pokazać. Chyba to, że robiliśmy sobie bekę. I guess? Środkowy screen. Też nie wiem, co ma znaczyć. A trzeci screen to stary, poleciałeś. Nie wiem, jak ty to zrobiłeś, tak szczerze, chyba zrobiłeś lot w kosmos. Te screeny, po pierwsze, mają jakieś 2 miesiące, a Meksiak, czyli najmilszy gracz z plemienia, został wyzywany przez twoją narrację. A prawda jest taka, że po wypuszczeniu twojego mega świetnego, rzetelnego materiału, każdy miał z siebie bekę, że aż tak nieumiejętnie wycina z rzeczy z kontekstu. Ale tak, to ja jestem Farmazonem. Jakbyśmy chcieli rozgłosu i robili sztuczną dramę, zrobilibyśmy już ją bardzo dawno. Rok miał już swój pik wyświetlny na początku i teraz to bardzo spada, jak zresztą na innych SMP. Tutaj jeszcze bardziej przekonałeś mnie, jak wielkiego masz ego topa i jak wielkim jesteś narcyzem. W skrócie. Nie mam pojęcia, czy boli cię to, że mam większe wyświetlenia lub to, z kim nagrywam, gram. Bardzo mnie to boli. Nie mam potrzeby patrzeć na innych, tylko patrz na siebie i na swoją personę. No, wiesz co, to akurat zdążyłem zauważyć. Zdjęłam to, co robię źle, co robię dobrze, wyciągam z tego wnioski, może weź ze mnie przykład. I też patrz na siebie. Nie. Raczej nie wezmę z ciebie przykładu. Gdzie ta twoja wdzięczność? Jakoś na żadnych filmach jej nie widzę. Możesz mówić, że jesteś wdzięczny, ja osobiście ci nie wierzę, poznałem cię prywatnie, próbowałem się zachować jak szef na plemię po 3 tygodniach, coś ci nie wyszło. I chciałem sprostować jeszcze jedną rzecz, chociaż właściwie ją poruszyłem. Nie, to nie Mantis zaczął swoim idiotycznym i niepotrzebnym materiałem, tylko Wschód prosto plując nam w mordę, tworząc swój film, jak opuścił plemię. Abstrahując już od tego, że właśnie Franuę wbijaliście nam mini szpileczki. A tak swoją drogą niektórzy się chyba naprawdę bardzo poczuli, pisząc takie cringe'owe rzeczy. Reasumując, Wschód po prostu po większych cyferkach uwidocznił swoją prawdziwą naturę. Ta drama w sumie niczego nie zmieniła, oprócz tego, że wylało się straszne gówno na światło dzienne przez dropa, jak i plemię. Ludzie z plemienia są jeszcze bardziej wytwierdzeni w swojej prawdzie, a ludzie z dropa w swojej... rosy historii. Z racji, że byłem bardzo związany z serwerem, starałem się, by te konflikty rozwiązywać lub stawać w obronie osób poszkodowanych. Ajmo, dzymaj się! O zmianie serwera nie decydowałem się, plemia, i sami dobrze o tym wiecie.